W tym filmie omówimy sobie bardzo ważne twierdzenie z analizy matematycznej, mianowicie twierdzenie o funkcji ciągłej określonej na przedziale domkniętym. W literaturze najczęściej nazywa się to twierdzeniem Weierstrasa, choć czasami pojawia się w tym kontekście nazwisko innego matematyka, Bolzano. No tak czy inaczej, ja nie będę tego twierdzenia tutaj dowodził, tylko podam jego sformułowanie, powiem, jakie są założenia, jaka jest teza, pokażę pewne przykłady i postaram się Was przekonać, dlaczego te założenia wszystkie, które tutaj są istotne. No to co nam mówi to twierdzenie? Twierdzenie mówi, że jeżeli mamy funkcję ciągłą, czyli f to jest funkcja ciągła określona na domkniętym przedziale, czyli takim przedziale, który zawiera swoje końce. W takim ogólniejszym sformułowaniu mówi się, że funkcja ciągła określona na zbiorze zwartym. Jak ktoś wie, co to jest zbiór zwarty, no to jest przykład zbioru zwartego, czyli przedział domknięty. No i to twierdzenie mówi, że funkcja ciągła na takim domkniętym przedziale ma pewną bardzo ważną własność. Mianowicie ta funkcja osiąga swoje kresy. Osiąga swoje kresy. To co to znaczy w ogóle? No po pierwsze, to znaczy, że wartości tej funkcji są ograniczone, a po drugie, że ta funkcja osiąga pewną najmniejszą i największą wartość. Czyli inaczej można to sformułować w ten sposób. Inny sposób zapisania tej tezy jest taki, że ta funkcja f posiada globalne minimum na tym przedziale i globalne maksimum. Czyli przyjmuje pewną najmniejszą i największą wartość. O tym, że nie każda funkcja ma tę własność, no to przekonamy się w kontrprzykładach, które pokażę na koniec filmu. A teraz zilustruję to twierdzenie rysunkiem, żebyśmy sobie lepiej wyobrazili, o co tu chodzi. Czyli mamy układ współrzędnych, tutaj mamy x, tutaj mamy y, mamy nasz przedział a, b. No i teraz mamy funkcję. No, ona ma być ciągła na tym przedziale, więc ona jest określona na przedziale z końcami, czyli na końcach musi przyjmować jakieś wartości. Powiedzmy, że w punkcie A przyjmuje jakąś taką wartość, czyli tutaj będzie f od A, to jest wartość funkcji w punkcie A, no a w punkcie B, no nie wiem, na przykład taką wartość niech przyjmuje, czyli tutaj mamy f od B. No i teraz ta funkcja ma być ciągła. Czyli jak będę rysował jej wykres, to muszę zrobić to tak, żeby nie odrywać ręki przy tym rysowaniu. No to nie wiem, powiedzmy, że ta funkcja niech ma jakiś taki przebieg. Tutaj sobie rośnie, potem sobie maleje, to może znowu rosnąć i tutaj ostatecznie osiąga jakąś wartość w punkcie B. No i widzimy, że ta funkcja, którą dla przykładu tutaj narysowałem, rzeczywiście ma te własności, o których mówi te zatwierdzenia. Znaczy jest pewien punkt, w którym ona przyjmuje maksymalną wartość. No i ten punkt znajduje się gdzieś tutaj. Oznaczmy sobie argument ten przez C. No i ta wartość tutaj, to powiedzmy, niech to będzie f od C. I to jest największa wartość, jaką ta funkcja przyjmuje na tym przedziale. No i tutaj jest jeszcze taki drugi punkt, w którym ona przyjmuje najmniejszą wartość. No i ten punkt sobie oznaczmy jako D. No i wartość funkcji w tym punkcie f od d, to jest najmniejsza możliwa wartość osiągana przez tę funkcję. Więc jeszcze możemy na jeszcze jeden sposób, oprócz tych dwóch, które tutaj napisaliśmy, sformułować tezę tego twierdzenia. Możemy powiedzieć, że istnieją, to jest taki kwantyfikator, który się czyta jako istnieje. Czyli istnieją takie punkty c i d, należące do dziedziny tej funkcji, do tego przedziału, które tutaj na wykresie oznaczyłem, takie, że dla każdego x należącego do przedziału AB, czyli tutaj mamy kwantyfikator istnieje, tutaj mamy dla każdego, to jest odwrócone E, to jest odwrócone A. Warto się uczyć takich notacji matematycznych, znaczenia tych różnych symboli. Czyli istnieją takie punkty C i D należące do przedziału AB, takie, że dla każdego x w tym przedziale
No, wartości funkcji f od x znajdują się pomiędzy tą największą a najmniejszą wartością, czyli są większe niż wartość w tym punkcie D i mniejsze lub równe niż wartość w tym punkcie C. Czyli większe lub równe niż wartość w punkcie D i mniejsze lub równe niż wartość w punkcie C. Czyli to jest trzeci sposób sformułowania tezy tego twierdzenia, że istnieje pewne globalne minimum. To jest to globalne minimum. To jest to minimum. I globalne maksimum, to jest to globalne maksimum. Pewna najmniejsza i największa wartość tej funkcji, i ta funkcja te wartości przyjmuje, a wszystkie inne wartości są pomiędzy nimi. No to więc tyle mówi nam to twierdzenie. Oczywiście tutaj ja narysowałem jakąś przykładową funkcję. Ta funkcja może być jakaś inna. Możemy sobie wyobrazić, że nie wiem, ta funkcja mogłaby wyglądać na przykład tak, że tutaj by się zmieniała, powiedzmy, liniowo od tego punktu do tego punktu. No i wtedy osiągałaby największą wartość w punkcie A najmniejszą wartość osiągałaby w punkcie B. Możemy sobie jeszcze wyobrazić inną funkcję, na przykład funkcję stałą. Funkcja stała jest funkcją ciągłą. No i wtedy ta maksymalna i minimalna wartość będzie taka sama. I wszystkie wartości będą takie same, czyli wszystkie te trzy liczby, które tutaj są, będą takie same. No i ta nierówność, te obie nierówności też będą spełnione, bo są nierówności nieostre. No więc można dużo przykładów wymyślić funkcji, które będą spełniały nasze twierdzenie. No a teraz zastanówmy się, dlaczego oba te założenia, że funkcja musi być ciągła, a przedział musi być domknięty, są istotne. No i żeby się o tym przekonać, no to ja pokażę kilka kontrprzykładów. Pokażę takie przykłady, kiedy rozważymy na przykład funkcję nieciągłą. Weźmy sobie przykład funkcji nieciągłej. Czyli mamy przedział AB. No i powiedzmy, że nasza funkcja ma taki przebieg. Tutaj w punkcie A ma jakąś wartość, następnie tutaj jest takie kółeczko, oznacza, że tutaj nie przyjmuje żadnej wartości w tym punkcie, za to wartość w tym punkcie jest jakaś inna. No i później ta funkcja, na przykład, nie wiem, tutaj zmienia się tak, tutaj znowu nie osiąga tej wartości, później w punkcie B ma jakąś tam wartość. No a tutaj wartość w tym punkcie, powiedzmy, że jest określona jako tak, że tu jest wyjęty punkt i wartość jest taka. Jest to funkcja ewidentnie nieciągła. Tutaj ma takie dwa punkty nieciągłości. No i teraz widzimy, że rzeczywiście ta funkcja nie przyjmuje ani największej, ani najmniejszej wartości. No, jak to widać? No, powiedzmy, że tutaj byłaby wartość 5. No to widzimy, że ta funkcja nie przyjmuje wartości równej 5. Przyjmuje wartości dowolnie bliskie piątki, znaczy 4,9, 4,99 i tak dalej, ale piątki nie przyjmuje, bo w tym punkcie jej wartość jest już tutaj. No więc widzimy, że tutaj nie istnieje taka największa wartość, bo jakąkolwiek wartość tutaj weźmiemy, 4,999 i tak dalej, to zawsze możemy wziąć wartość jeszcze większą, jeszcze bliższą piątki i taka największa wartość nie istnieje tutaj. Przynajmniej, to znaczy ta największa wartość nie jest przyjmowana przez funkcję. No tak samo ta funkcja nie przyjmuje najmniejszej wartości. Bo tutaj, gdyby tutaj na przykład było, nie wiem, 1, no to ta funkcja nie przyjmuje wartości 1. Przyjmuje wartość dowolnie bliskiej jedynki. Dowolnie bliskie jedynki, czyli 1,1, 1,01, 1,0001 i tak dalej. I te wartości dążą do jedynki, ale funkcja tej wartości równej 1 nie osiąga. Czyli widać, że ciągłość jest istotnym założeniem. No a może być jeszcze gorzej, no bo jeżeli mamy funkcję nieciągłą, no to może być w ogóle tak, że ta funkcja będzie nawet nieograniczona. Tutaj przynajmniej była ograniczona, a możemy sobie wyobrazić taki wykres, że na przykład mamy tutaj funkcję, która w punkcie A się zaczyna, tutaj ma jakąś wartość i tutaj na prawo tego punktu może na przykład mieć jakąś asymptotę. Tutaj dążyć do minus nieskończoności. Być nieograniczona w tym punkcie. Czyli widzimy, że tutaj nawet zbiór wartości tej funkcji może być nieograniczony. No więc ona tym bardziej nie spełnia tego stwierdzenia, bo nie tylko nie przyjmuje kresu dolnego, ale nawet nie ma żadnego kresu dolnego ta funkcja. Tak samo moglibyśmy narysować wykres funkcji, która byłaby nieograniczona z góry. No więc widzimy, że funkcja musi być ciągła. No a co z domkniętością tego przedziału? Zastanówmy się nad drugim założeniem. Czyli wyobraźmy sobie teraz, że mamy taki przedział, nie wiem jak to oznaczyć, taki przedział otwarty. Czyli tutaj mamy funkcja jest określona na takim przedziale otwartym od A do B.
No to najprostszy przykład. Możemy wziąć funkcję, która zmienia się w taki sposób, nawet liniowy. No i ta funkcja tutaj nie osiąga tej maksymalnej i minimalnej swojej wartości, bo ona osiągałaby tę wartość na końcu przedziału, ale koniec przedziału nie należy do dziedziny. Czyli funkcja nie osiąga największej wartości. Zbliża się tutaj dowolnie blisko do jakiejś wartości, ale jej nie osiąga. Tak samo tutaj na lewym końcu. Zbliża się dowolnie blisko do pewnej wartości, ale jej nie osiąga. Czyli nie osiąga kresów. No i również może tak być, że jak mamy przedział, który nie jest domknięty, no to ta funkcja może nawet nie być ograniczona. Możemy mieć na przykład taką funkcję, która tutaj ma asymptoty na końcach przedziałów, bo w tych punktach nie musi być określona. Na przykład taki wykres, który przypomina trochę wykres funkcji tangens, która tutaj dąży do nieskończoności, a tutaj dąży do minus nieskończoności. Czyli widzimy, że wartości tej funkcji są nawet nieograniczone. Czyli nie mamy nawet kresów górnych, kresów dolnych, już nie mówiąc o tym, żeby je osiągać. Tutaj wartości funkcji były ograniczone, te kresy istniały, ale nie były osiągane. A tutaj nawet nie ma kresu górnego ani kresu dolnego. Więc widzimy, że oba te założenia, że funkcja musi być ciągła, a przedział musi być domknięty, są istotne, żeby funkcja miała tę bardzo przyjemną własność, mianowicie osiąganie swoich kresów. No i z tego twierdzenia będziemy korzystać do rozwiązywania zadań w kolejnych filmach.